Jestem widoczny na Twitchu. Chciałem tylko na chwileczkę wejść i pokazać wam, bo nie będę twitchował ze spaghetti, bo to jest jednak na pewno niezbyt ten... Udane spaghetti. Udane. Nie udało mi się spaghetti, akurat sos zbyt miękki, ale pokażę siema. Na kamerce. Siema. Nie wiem, czy widać. Poczekam chwilę. To jest właśnie moja Micha. Moja Micha spaghetti, czyli mój przepis na spaghetti to jest pół paczki makaronu Lubella, dwa fiksy Knora i około 20-30 dekagramów sera. Wszystko zmieszane właśnie w takiej jebanej misce. Jem to, wpierdalam to łyżką, bo nie chcę się bawić z łyżką i widelcem, ale coś mi się spieprzyło, bo jest to zbyt wodniste. Ale jest naprawdę bardzo pyszne. Oczywiście popijane Coca-Colą. O matko. No właśnie, za dużo sera chyba dałem. Dlatego takie żółte. Raczej nie będę teraz twitchował z jedzenia spaghetti, tylko zrobię sobie chwilę przerwy. Chciałbym tylko poruszyć taki pewien temat, być może ktoś z klanu Who is Next 2 nas teraz ogląda, oczywiście byłem tam u nich i rozmawiałem z nimi, bo na ostatnim filmiku oczywiście tam poszedł taki niemiły hejt z klanu Who is Next 2 w moją stronę, że jakby to tutaj... Wiele osób z Win2 się przejechało na faji, myśląc, że jest w porzo, a co do czego, aż szkoda gadać. Lekko mówiąc, jesteś trochę chamski i masz ludzi z Win2 w dupie, tak to ujmę. Ktoś tak napisał. Oczywiście być może jest w tym sporo racji, ale chciałbym wytłumaczyć wszystkim graczom Win2. Oczywiście wytłumaczyłem im to już na TeamSpeaku, ale może ktoś nie jest na TeamSpeaku, a ktoś nas ogląda. Nigdy nie mówiłem, że tworząc Kulfon, tworząc klan Win2, że Faja będzie tam po prostu przebywał, kręcił filmiki, grał z nimi i tak dalej. Nic takiego nie było mowy. Ja nie mam czasu nawet na grę z kumplami z Winu 1, tylko wejdę do gry od razu, Faja włączaj Twitcha, Faja rób filmiki, Faja tamto. Szczerze mówiąc, tak naprawdę to nie mam ostatnio za bardzo nawet ochoty robić tych filmików, bo jakieś ostrzeżenie dostałem i w ogóle moje filmiki już jeden może na 5 filmików dostaję możliwość zarabiania pieniążków. Oczywiście pieniążki z YouTube nie są zbyt duże, zawsze tam na jakieś piwko było. W tej chwili jest prawie zero. Więc szczerze mówiąc, ostatnio tak się zastanawiałem, czy nie zaprzestać w ogóle tego wszystkiego twitchowania, youtubowania i zająć się spokojnie grą i piciem piwa, więc po prostu koledzy z Win2 musicie pamiętać, że ja nie mam czasu na to, żeby przebywać z każdym graczem i nie wiem, nakręcać filmiki i tak dalej. Ostatnio trochę nie mam na to czasu, no i tyle. Tak samo też w tym filmiku. Oczywiście ten filmik z Twitcha wzięte Asna M12 wstawiłem dlatego, że zrobiłem tam fajny meczek na M12 i nie zauważyłem, że w trakcie z Kulfonem tam też rozmawialiśmy, bawiliśmy się na temat właśnie waszego gracza z Win2 Graysora. Tak, Kulfon? Graysor? Tak.
No. Wiadomo, oczywiście Kulfon nawet nie wiedział, że ja to wstawię na YouTube. No ale ja nawet zapomniałem, że to tam jest ten urywek o Greysorze. Ale oczywiście nie było naszym zamiarem obrażać Greysora. Jak wiadomo... To, co mówiłem, to nie miało za zadanie obrażać i poniżać jego pracę czy jego osobę. To miało za zadanie powiedzieć, jakim on jest pozytywnym człowiekiem. Że umie się śmiać z siebie, z tego, co robi i że fajnie się z nim rozmawia, bo dzień wcześniej rozmawialiśmy ja, Gresor, Norbi, chyba byłeś też przy tym, Costello. Costello ma tak w naturze, że się wypytuje każdego o pracy i tam jak życie twoje płynie czy coś i podło na Gresora. No i Gresor po pijaku gadał i śmiał się z nami, tak? I też on mówił o tym, że tam, cytuję, wkłada coś tam w świni ucho czy coś. Ja dopowiedziałem, że coś tam, że na pewno jeszcze coś tam potrzebny mu stołek, że krowami się nie zajmuje, bo potrzebny byłby mu stołek. Ogólnie było wesoło, a to, że później wyszło to... mimochodem na filmiku, to po prostu tak, Kulfon nie wiedział, że filmik jest skręcony i po prostu wziął palno. To, co ja mówiłem, to nie miało, tak jak mówię, na zasadzie oczerniać go czy wyśmiewać się z niego. To było na zasadzie opowiedzenia, jakim śmiesznym i czującym żarty człowiekiem jest Gresor. No wyszło jak wyszło, to że tam ktoś hejtuje mnie czy tam faję, to tak naprawdę ja sobie z Gresorem już to wytłumaczyłem i jest spoko, wszyscy jesteśmy happy. I no bo znowu żadnych... jest wielką, szczęśliwą rodziną. Tak, także mnie nie obchodzi to, co po prostu chciałem powiedzieć, żeby Faja tam nie miał jakichś hejtów z mojej osoby. No, ja tylko tak powtórzę jeszcze raz, że Win 2 nigdy nie powiedziałem, że ja będę po prostu towarzyszył w życiu Win 2. Nigdy ani raz tak nie powiedziałem takiego zdania. Ja nie mam nawet czasu na to, żeby towarzyszyć Win 1. Ja po prostu nie mam na nic czasu. Przechodzę z roboty, piję piwko, gram na grach i nie mam na to czasu. No niestety i nigdy nie powiedziałem, że będę brał aktywny udział w życiu klanu Win 2. Nigdy tego nie powiedziałem. Tylko w moim filmiku zareklamowałem, że powstaje taki klan, ponieważ było bardzo dużo chętnych do Win 1, więc Kulfon wysupłał kasę i założył Win 2. I nie wiem, dlaczego tutaj... Nie do końca, Maximus też się do tego dołożył. No, Maximus dołożył. I nie wiem, czemu tutaj kolega z Win 2 ostro na mnie jedzie. No trudno, no. Jeżeli takie było twoje przeczucie, a nie spełniam tego, no trudno, no. Ja nie odejdę z Win 1, to może ty idź, nie? Ja niestety nie mam czasu na za bardzo na to, żeby przebywać w klanie Win 2, no i tyle. No Win 2 nie było zrobione na zasadzie, że wszyscy będą mieli codziennie faje i będą z nimi grali plutony, czy będzie wam kręcił wszystkie filmiki Win 2, było na zasadzie zrobione z chęci dojścia, było duże zainteresowanie, co nie zmienia faktu, że było przez faję, tak? Ale nie było nic mówione, że faja będzie chodził, wszystkich zabawiał, w cudzysłowie, tak? Dobra, to ja skończę spaghetti, myślę, że sprawa załatwiona. No i wracam, chyba że Costello, masz jeszcze coś do powiedzenia? Nie, nie mam. Costello był przy tej rozmowie, to on ciągnął Gresora. No, Costello, podobno ty ciągłeś za język Gresora. Ale bo mnie to interesowało. Tak się składa, że trochę tam miałem rodzinę na wsi i byłem trochę tam przy tych rzeczach. To ciekawiło w sumie. Mnie też to bardzo ciekawiło, bo
moja babcia i dziadek są z Istebnej. To jest taka wiocha, że tam też mieli świnie, krowy i tak dalej. I dlatego może ja się tam też pośmiałem z tego, bo dla mnie to jest rzecz namacalna. Ja też jeździłem na koniu, ja też byłem przy świni i ja też doiłem krowę kiedyś, nie? Więc dla mnie to jest nic strasznego i... A ja ci powiem, że nasze teraz młode pokolenie, tak zwane, to na przykład dotknąć, wydoić ten krowę, to jest kurde jakiś kosmos, nie? To jest w ogóle jakiś coś na filmach, nie? Kolejne to po prostu za niedługo to nawet nie będzie, musiało mieć specjalne urządzonka, żeby się podeczyć, bo ich będzie to wszystko brzydło. Ale na przykład powiem ci, że teraz rolnictwo takie, no bo to co tam mówił nasz tu kolega z klanu, to takie jest tradycyjne podejście. No nie powiem, że zacofane, ale takie bardziej bliższe mam natury, manufaktury i tak dalej, a nowoczesne farmy to, to naprawdę rolnik taki prawdziwy teraz, to no ja znam takiego, który ma 500 hektarów ziemi wobec sobie, ma jeden ciągnik, który kosztował chyba 1 000 000 złotych i on potrafi sobie te 500 hektarów tym jednym ciągniczkiem, on nawet nie musi kierować, on GPS-a nastawia, GPS mu wskazuje, program komputerowy wskazuje mu jak ma jechać po polu, nawet jedzie sam po tym polu. Dodatkowo on sobie nastawia klimatyzację, muzyczkę, nagłośnienie i całą dobę jedzie sobie tym ciągnikiem, no. Jakbyś dorzucił tam jakiś no, dobry telewizor i Xboxa 360 też mogę jeździć. No naprawdę, więc rolnik to i... A na co dzień jeździsz? Harleyem sobie dla zabawy, bo lubi, nie? Jest fanem motorów, nie? A nie, nikt by nie powiedział, że taki Harley'owiec na co dzień, wiesz, ma 500 hektarów ziemi i nie obrabia tego ze setką ludzi, tak? Tylko tam jest brat i kilka osób, nikt nie więcej. No. No także... Dobra, no to chyba sprawa obgadana, ja kończę spaghetti. Jak zjem spaghetti, to być może wrócę, być może nie. Może będę chciał w spokoju sobie pograć. Będę albo i nie będę. No.